Pan minister Kalemba, tak? Proszę bardzo. Wysoki Sejmie, regulaminowo minister konstytucyjny ma prawo zabrać głos w każdej chwili. Proszę. Szanowny panie marszałku, oczywiście, że możemy się tutaj przekamarzać. Ja mówiłem o dokumentach, o numerach z września bieżącego roku i komisja wszystkie w tej chwili finanse, budżet opracowuje w cenach bieżących. I jeszcze była mowa o takim dokumencie analitycznym, na którym się powołujecie co do zmniejszenia tam na następne lata. I żeśmy udowodnili, że to jest duży błąd i autor, dajemy wam do dyspozycji, sam się przyznał, że przyjął złą metodologię co do wyliczenia tego i wam to tylko udostępniamy. To są nieprawdziwe informacje. Autor, który w Unii to opracował, wziął za podstawę 2013 rok, pomnożył to przez 7, wiadomo, że to w ogóle nie było brane pod... I autor się przyznał do tego, czyli mówmy uczciwie, ja bardziej wierzę polskiej szkole matematycznej, aniżeli analitykom unijnym. Dziękuję bardzo.